powitał na pomocowej konferencji prasowej trenerów, gości, Marciota Stokowca, gospodarzy Dariusza Banasika i tradycyjnie najpierw poproszę trenera gości o ocenę dzisiejszych wydarzeń na boisku Pruszkowie. Bardzo proszę. Cóż, po pierwsze gratuluję drużynie Znicza awans do kolejnej rundy. No, trzeba przyznać, że nie zasłużyliśmy dzisiaj na awans. Zbyt dużo prostych błędów, zbyt dużo niedokładności. Były momenty, gdzie prowadziliśmy grę, jednak trochę lepszej płynności oczekuję od swoich zawodników i absencje, kontuzje, które nas dotknęły. No swoje piętno też odcisnęły na drużynie i dzisiaj zbyt łatwo utraciliśmy bramki, żeby przyjść do kolejnej rundy. I trzeba pogratulować drużynie Znicza i my szykujemy się do kolejnych meczów. Dziękuję bardzo, proszę. Można pojeżdżać. Dziękuję oczywiście za gratulacje. Ja gratuluję swoim zawodnikom tego przede wszystkim, że uwierzyli, że możemy wygrać dzisiaj tutaj z tak dobrym rywalem, jakim jest Zagłębie Lubin. Podeszliśmy do tego meczu bardzo, bardzo zmobilizowani. Nakreśliliśmy sobie pewne rzeczy taktyczne, wiedzieliśmy, że z tak dobrym przeciwnikiem musimy odpowiednio grać. Co myślę, że na boisku też było widać, nawet w drugiej połowie w zmianie ustawienia. Jestem zadowolony, tym bardziej, że uważam, że Zagłębie jest bardzo dobrym zespołem. Też widzieliśmy, że gra bardzo ofensywnie, dlatego szukaliśmy swoich sytuacji, przede wszystkim w ataku szybkim, w kontratakach. No i wydaje mi się, że to się sprawdziło. No cóż, gramy dalej. Zastanawiamy się, bo w pucharze bardzo dobrze nam idzie, pokonujemy bardzo dobre zespoły. Można powiedzieć, że bardzo dobrze to wygląda. Troszeczkę to się odbija na meczach ligowych, bo nie dysponujemy aż tak dużą kadrą. Natomiast no ja wierzę, że tutaj stworzymy dobry zespół i tutaj te mecze, czy z Termaliką, czy z Zagłębiem, pokazują, że no, że jest atmosfera coraz lepsza, można powiedzieć, wyniki, szczególnie w tym pucharze, może by to się jeszcze przełożyło na mecze ligowe, to ja bym bardzo zadowolony. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Bardzo proszę. Panie trenerze, czy może pan się odnieść do sytuacji, po której Jakub Tosik otrzymał czerwoną kartkę? Rozumiem to trenera. Bardzo proszę. Nie komentuję sytuacji sędziowskich, także myślę, że było to transmitowane w telewizji. Trudno mi w tej chwili odnieść się, czy to była druga żółta kartka, za co były te kartki, bo z ławki nie wszystko jest widać. Na ile była to nierozwaga mojego zawodnika. Na pewno to też wchodzi w skład jakiejś takiej dyspozycji. Także ja mówię, na pewno nie będę komentował tego poziomu sędziowania i sędziowania. Czy są jeszcze pytania? Do trenera Banasika. Panie trenerze, już teraz chyba nie ma sensu mówić kogo. Stadion Narodowy jest bardzo blisko Pruszkowa, więc myślę, że tam możemy być niedługo. No nie, no może tak aż się nie rozpędzajmy, bo jeszcze wiele pracy przed nami. No na pewno chcieliśmy grać na wiosnę, bo już następne mecze są na wiosnę. Na pewno to będzie atrakcyjny przeciwnik. Wiemy, kto jest w następnej parze. Ja bym sobie oczywiście życzył Lecha Poznań, natomiast no wiadomo, że to są puchary, różne rzeczy w pucharach się dzieją i czy zagramy z Lechem, czy zagramy z Jagiellonią i tak do takiego meczu podejdziemy, dwóch meczów. Bardzo zmobilizowani i miejmy nadzieję, że nasza droga jeszcze się nie zakończy w tegorocznym pucharze. No ale też oczywiście już teraz można, chociaż to bardzo odległa data, zaprosić kibiców na mecz, no bo na pewno przyjedzie tutaj jeszcze bardziej markowy zespół i myślę, że przede wszystkim to jest święto kibiców nasze i cieszmy się z tego wszyscy razem. Poza trzema sezonami w pierwszej lidze, to jest, trener doskonale wie, największy sukces Znicza na chwilę obecną i dobytu trenerów. Warto stawiać na tak zwane młode wilki, już nie na tych starych, opatrzonych trenerów, tylko na tych młodych, bo ci młodzi naprawdę robią świetną robotę. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do trenerów? Nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.